Co za niedorzeczne ubranie, co myśmy wtedy myśleli, nie? Budzisz się w 2019, co mówisz? Kup kontener żeli antybakteryjnych, nie zastanawiaj się! Ale miałem poryty sen, że premierę Cyberpunka parę razy przełożyli, a przecież CD Projekt tak bardzo szanuje swoich pracowników. Co? Crunch? No jak wam powiem, co was czeka, to nie uwierzycie. Ej, nie uwierzysz, można przepierdolić 70 milionów i nie ponieść konsekwencji. Nie idź na filozofię. Kochani, musimy zniszczyć wszystkie mokre targi w Chinach. Ja wiem, to idiotycznie to brzmi, ale otwieranie restauracji to nie jest najlepszy pomysł. Jak dobrze, że Najman ostatecznie kończy karierę. Czy ja wiem, czy pan Sasin będzie dobrym ministrem aktywów państwowych? Nie jest tego nietoperza! Lepiej zróbcie kilka save'ów przed kolejnym levelem. Niech już ten 2020 się skończy. Nie rozumiem tego, ale 220 osób to... Ja pierdolę, gdzie jest moja maseczka? A nie, okej, to nie ten rok. Baza wirusów zostanie zaktualizowana. Nie idź na filozofię. Dzwonię do fabryki drożdży, zamawiam milion paczek i pół roku sprzedaję je z pięciokrotnym przebiciem. Pakuję walizki przed ogłoszeniem lockdownu, spierdalam na Malediwy 10 lat później. Mam malediwską sieć piekarni słynącą z drożdżowych rogali, filię w Nowym Jorku i Hongkongu. Wszyscy modlimy się do nietoperza. Ej, nie uwierzę, co się stanie. Najman i Górniak są teraz ekspertami od epidemiologii. Ja jakoś ostatnio za dużo siedzę w knajpach, zaplanuję jakieś podróże. Babciu, proszę cię, zagłosuj na kogoś innego. Za zaoszczędzone pieniądze kupiłem karnet na cały rok latania dookoła świata. Ale będzie. Nareszcie spełnię marzenia. Mamy jeszcze czas to wszystko powstrzymać! Ale fajnie, że znieśli wizy do USA. Za rok nie lecę na wakacje. Lepiej zrób zapasy papieru toaletowego, bo nie będziesz miał się czym podetrzeć. Czuję, że 2020 będzie zajebisty. Ej, a gdyby tak zainwestować w płyn do dezynfekcji rąk? Kurczę, w tym roku nigdzie nie wyjechałem, ale odbiję sobie w 2020. Niech już się skończy ten 2019. Nie składujcie saletry w Bejrucie! Lepiej kupię te gumki przed randką. Ale się cieszę, w przyszłym roku ruszam z tą restauracją, nie? Wydaję książkę 1000 przepisów na dania z makaronem. Powiedzcie Najmanowi, że nie można kopać w boksie, póki nie będzie za późno. Ja bym nie kupował komputera do Cyberpunka jeszcze tak wcześnie, wiesz? Ale fajnie się kicha na świeżym powietrzu. Nie idź na filozofię. Kurde, a może by tak napisać książkę z gąciarzem? Napisał Bartek Przybyszewski, współautor książki z gąciarzem. Rozum i godność człowieka po starej cenie 39,90. Tylko dzisiaj, naprawdę tylko dzisiaj jeszcze. Do końca do północy, w sensie wczoraj, jeśli już za późno oglądasz. Sorry, jeśli się spóźniłeś, to 49,90. Też warto, zajebiste. Wywiad rzeka ze mną. Powiedz mi internecie, czego nie mówi święty Mikołaj? Jest wiele rzeczy, których nie mówi, ale czego?